Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 246 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z Księgi Wyjścia, rozdział 15, wersety od 1b do 18. Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On bogiem moim i uwielbiać go będę. On bogiem Ojca mego, będę go wywyższał. Pan wojownikiem, Pan jest imię Jego. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Prawica Twa, Panie, wsławiła się potęgą. Prawica Twa, Panie, starła nieprzyjaciół. Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich. Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę. Pod tchnieniem twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, fale stanęły jak wały. W pośrodku morza zakrzepły przepaści. Mówił nieprzyjaciel. Będę ścigał, pochwycę, zdobycz podzielę, nasyci się moje gardło, miecza dobędę, ręka moja ich zetrze. Wionęło tchnienie twoje i przykryło ich morze. Zatonęli jak ołów pośród wód wzniesionych. Któż jest pośród bogów równy tobie, panie? W blasku świętości, któż ci jest podobny? Straszliwy w czynach, cuda działający. Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia. Wiodłeś swą wiernością lud, który wybawiłeś prowadziłeś go swą mocą ku twemu świętemu mieszkaniu wieść te z drżeniem przyjęły narody padł strach na mieszkańców filistyńskiej ziemi przerazili się wtedy książęta Edomu wodzów Moabu ogarnęła bojaźń truchleją z strwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu strach i przerażenie owładnęły nimi Wobec siły ramienia twego skamienieli, aż przejdzie lud twój o Panie, aż przejdzie lud, który sobie nabyłeś. Wprowadziłeś go i osadziłeś na górze swego dziedzictwa. Miejscem swego pobytu uczyniłeś, Panie, świątynię, którą Panie ustanowiły Twe ręce. Pan jest królem na zawsze, na wieki. W rozdziałach od XIII do XV Księgi Mądrości poruszana jest kwestia fałszywego kultu i bałwochwalstwa jako przeciwieństwa prawdziwej mądrości. Teksty te podkreślają, że oddawanie czci fałszywym bóstwom jest głupotą i prowadzi do zguby, podczas gdy prawdziwa mądrość kieruje do Boga, który jest Stwórcą i Panem Wszechświata. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, rwącą wodę lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca stworzył je bowiem twórca piękności. A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich sprawcę. Ci jednak na małą zasługują naganę, bo wprawdzie i oni błądzą, ale Boga szukają i pragną go znaleźć. Obracając się bowiem wśród Jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale im także nie można wybaczyć. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie znaleźli rychlej jego władcy. A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami nazwali dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro, dzieła sztuki i wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego umiejętnie i obrobiwszy ładnie, sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku. A odpadków z tej obróbki użył do ugotowania strawy i nasycił się. Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny kloc kręty, poprzerastany sękami rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku, i kształtował, próbując swej umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka lub uczynił coś podobnego do jakiegoś lichego zwierzęcia. Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił i zamalował na nim wszelką skazę. Przygotował mu pomieszczenie stosowne, na ścianie umieścił, przytwierdzając żelazem. Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy. Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci, nie wstydzi się mówić do tego, co bezduszne. I to, co bezsilne, prosi o zdrowie, do tego, co martwe, modli się o życie. To, co najbardziej bezradne, błaga o pomoc. A o drogę szczęśliwą, to, co nie potrafi chodzić. O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o sprawność prosi to, co ma ręce całkiem bezsilne. Inny, znowu żeglując i chcąc przepłynąć groźne fale, wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche niż unoszący go statek. Ten bowiem wymyśliła wprawdzie chęć zysków, a twórcza mądrość sporządziła, ale steruje nim opatrzność, twa, ojcze. Bo i na morzu wytyczyłeś drogę, wśród fal ścieżkę bezpieczną, wskazując, że ze wszystkiego możesz wybawić, by i ktoś niedoświadczony mógł wsiąść na okręt. Chcesz, by dzieła Twej mądrości nie leżały odłogiem, więc i najlichszemu drewnu ludzie zawierzają życie i przebywszy burzliwe fale ratują się na tratwie. Bo i w początkach, gdy ginęli wyniośli olbrzymi, nadzieja świata schroniła się w arce i, pokierowana twą ręką, zostawiła światu zawiązki potomności. Błogosławione niech będzie drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość, ale tamto ręką obrobione przeklęte, i ono i jego twórca. On, że je wykonał, ono zaś, że choć zniszczalne, dostało miano Boga. Jednakowo Bogu są nienawistni i grzesznik, i jego grzech, i dzieło wraz z twórcą zostanie ukarane. Dlatego i na Bożki Pogańskie przyjdzie każące nawiedzenie, bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń bożych, powodem upadku dla dusz ludzkich i sidłem dla nóg ludzi głupich. Wymyślenie Bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia. Nie było ich na początku i nie będzie na wieki. Zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, dlatego sądzony im rychły koniec. Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako Boga zaczął czcić ongiś zmarłego człowieka. Dla poddanych zaś ustanowił misteria i wtajemniczenia. A z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo, i na rozkaz władców czczono posągi. Ludzie, nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście, odległą odtwarzali postać, sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, by nieobecnemu schlebiać gorliwie, tak jak obecnemu. Nawet tych, co go nie znali, do wzmożenia kultu skłaniała dążność twórcy do sławy. Ten bowiem, chcąc się może przypodobać władcy, Sztuką swą doprowadził wizerunek do większej piękności, a tłum, zachwycony urokiem dzieła, uznał za bóstwo tego, którego dopiero co czczono jako człowieka. I dla żyjących zasadzką stało się to, że ludzie, ulegając nieszczęściu lub przemocy, nadali nieprzekazywalne imię kamieniom i drewnu. I nie dość, że błądzą co do poznania Boga, ale ponadto, żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy, to tak wielkie zło nazywają pokojem. Bo gdy odprawiają dzieciobójcze tajemniczenia, czy skryte misteria albo szaleńcze pochody z przedziwnymi obrzędami, nie zachowują w czystości ni życia, ni małżeństw, lecz jeden drugiego podstępnie zabija lub cudzołóstwem zadręcza. Wszędzie się wmieszały krew i morderstwo, kradzież i podstęp, zepsucie, niewierność, gwałt, krzywoprzysięstwo – Ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i rozpusta. Kult bożków niegodnych nazwania to początek, przyczyna i szczyt wszelkiego zła. Albo szaleją w zabawie, albo prorokują fałszywie, albo niegodziwie żyją, albo przysięgają pochopnie. Zawierzyli bezdusznym Bożkom i po krzywoprzysięstwie nie boją się nieszczęścia. Ale przyjdzie na nich kara słuszna za jedno i drugie, że źle myśleli o Bogu, trzymając się Bożków, i że gardząc uczciwością, przysięgali przewrotnie na kłamstwo. Bo nie potęga bóstw wzywanych w przysiędze, lecz kara grzesznikom należna, nastaje zawsze po przestępstwie przewrotnych. Ty zaś, Boże nasz, jesteś dobry i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim. Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteśmy, świadomi Twojej mocy. Ale nie będziemy grzeszyć, świadomi tego, żeśmy za Twoich poczytani. Ciebie znać to sprawiedliwość doskonała. Pojąć Twoją moc to korzeń nieśmiertelności. Nie zwiódł nas ani niecny ludzki wymysł, ani bezużyteczne dzieło malarzy, wizerunek upstrzony rozmaitymi barwami, których widok roznamiętnia głupich pożądaniem bezdusznego piękna martwego obrazu. W złych rzeczach się kochają, takich nadziei też są warci ich twórcy, miłośnicy, czciciele. Bo i garncarz, ugniatając mozolnie miękką ziemię, lepi każde naczynie do naszego użytku. I z tej samej gliny ulepił naczynia służące zarówno do celów szlachetnych, jak do przeciwnych, wszystkie podobnie. Jaki zaś będzie użytek jednego lub drugiego, rozstrzyga garncarz. W niecnym trudzie lepi z tejże gliny marne bóstwo. Ten, co niedawno powstał z ziemi, z której został wzięty, i pójdzie do niej niebawem wezwany do spłacenia długu duszy ale on nie myśli o tym że umrze ani o tym że życie ma krótkie lecz idzie w zawody z tymi co obrabiają złoto odlewają srebro naśladuje tych co rzeźbią w brązie i chlubi się że tworzy to co bałamuci serce jego jak popiół nadzieja jego marniejsza niż ziemia i życie nędzniejsze niż glina bo nie rozpoznał tego który go ulepił Tchnął w niego duszę zdolną do działania i napełnił duchem żywotnym. Mniemał, że nasze życie jest zabawą, targiem zyskownym nasze bytowanie. Bo mówi, że trzeba ze wszystkiego ciągnąć zyski, nawet z nieprawości. Ten wie lepiej niż wszyscy, że grzeszy, gdy z ziemskiej materii wytwarza kruche naczynia i rzeźby. Bardzo są niemądrzy i od duszy dziecięcej biedniejsi wszyscy wrogowie twego ludu, którzy go ciemiężyli. Wzięli bowiem za bóstwa wszelkie pogańskie posągi, które ni władzy wzroku nie mają, by spojrzeć, ni nozdrzy, aby powietrzem odetchnąć, ani uszu, by słyszeć, ani palców u rąk, żeby dotknąć, a nogi ich niezdatne dochodzenia. Człowiek je bowiem uczynił. Ulepił je ktoś, kto sam trzyma ducha w dzierżawie. Żaden człowiek nie zdoła ulepić Bożka do siebie podobnego, ale sam śmiertelny rzecz martwą tworzy niecnymi rękami. I sam jest lepszy od swoich świętości. On bowiem żył, a tamte nigdy. Czczą nawet i najwstrętniejsze zwierzęta, które przez swą głupotę gorsze są od innych. W nich nie znajdzie się upragnionego piękna, które jest w wyglądzie żywych zwierząt. Bo zatraciły one i uznanie i błogosławieństwo Boże. List do Rzymian od rozdziału 10 wersetu 14 do rozdziału 11 wersetu 10 wyjaśnia, jak ważne jest głoszenie Ewangelii, aby wszyscy mogli usłyszeć i uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Paweł podkreśla, że Izraelici nie wszyscy uwierzyli, ale Boże wybranie nadal jest aktualne. Święty Paweł zapewnia, że Bóg nie odrzucił Izraela na zawsze, pozostaje reszta wiernych, a Boża łaska wciąż działa, zapraszając również Pogan do zbawienia. Jakże więc mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani. Jak to jest napisane jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę? Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc, czy może nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos i aż na krańce świata ich słowa. Pytam dalej, czyż Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi: Wzbudzę w was zawiść do Tego, który nie jest ludem. Wzniecę w was gniew wobec ludu nierozumnego. Izajasz zaś odważa się powiedzieć. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego. Pytam więc, czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje powywracali, ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolan przed Baalem. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie dzięki uczynkom, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc powiemy? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał. Osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, jak jest napisane. Dał im Bóg ducha odurzenia, takie oczy, by nie mogli widzieć. I takie uszy, by nie mogli słyszeć, aż po dzień dzisiejszy. A Dawid powiada, niech stół ich stanie się sidłem, pułapką, kamieniem potknięcia i odpłatą. Niech oczy ich się zaćmią, by nie mogli widzieć, a grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.